Obcują z naturą, tworzą, a zarazem uczą się sztuki malarstwa. W Biestrzenniku prowadzone były warsztaty dla dzieci, a także dorosłych. Staram się pokazać od strony technicznej, jak zadziałać akwarelką, bo akwarelka jest trudną farbą, a później już daję taką wolną rękę, żeby poczuć to miejsce, bo jest naprawdę pięknie, kilka stawów. Coś tam podpowiadam, ale staram się, żeby nie ograniczać, jednak niech to tak płynie z duszy. Ważna jest kompozycja, ważne jest to, w jaki sposób nakłada się pędzlem farbę. Malujemy sardynki, czyli ryby. No i miałam pomysł, żeby wyglądały tak tęczowo, żeby były takie magiczne, z takiego magicznego jeziora. Nauka akwareli nie należy do najłatwiejszych. Jednak dzięki odpowiedniemu prowadzeniu warsztatów, dzieci tworzą własne dzieła sztuki. Nie takie łatwe. Średnio. Bo trzeba się trochę uczyć. Bo czasami nam się tu rozlewa, tu jakieś kropki wysychają czy coś. Tak, a czasami z tych rzeczy, które się nie wyjdą, to potem fajne rzeczy mogą powstać. Farbami niedużo rysuję, bo nie umiem, ale dzięki temu, że pani nam pokazała, nauczyłam się nowego sposobu. Tutaj sobie tak rozmazujecie. Fajnie wyszło, podoba ci się? Tak. A to jest nieskończone, więc to musimy jeszcze dokończyć. Ale i tak jest fajnie. Lubię malować to, co czasem zobaczę. Widzieliśmy kormorana, to jest jego pióro. Lubię szaplę szarą. Widzieliśmy kaczki, znaleźliśmy kasztany. My chcielibyśmy malować jezioro i dęba Maćka, bo tutaj niedaleko jest taki ogromny dąb, co my ledwo go wszyscy razem objęliśmy. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Sztuka Wody 2.0, realizowanego przez Dom Kultury w Ozimku.